Nie mamy żadnej wątpliwości, że to był zamach, stwierdził Jarosław Kaczyński, mówiąc o katastrofie smoleńskiej. Wicepremier nie wykluczył w przyszłości podjęcia działań w tej sprawie na arenie międzynarodowej. Za kilka dni minie 12 lat od tej tragedii narodowej. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154M w Smoleńsku zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego oraz ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Dziś już nie ma żadnej wątpliwości, że był to zamach, podkreśla wicepremier Jarosław Kaczyński. My w tej chwili już naprawdę bardzo dużo wiemy o tym, co się stało naprawdę na lotnisku smoleńskim. Nie mamy żadnej wątpliwości, że to był zamach. Poseł Robert Winnicki z Konfederacji domaga się jednak ujawnienia dowodów. Chciałbym zobaczyć, jak to wygląda, jakie są na ten temat papiery, że tak powiem, jakie są dowody. Nie wykluczam żadnego scenariusza, oczywiście, bo nie mamy przebadanych wszystkich dowodów. Katastrofa smoleńska wymaga wyjaśnienia, jednak w obecnej sytuacji potrzebna jest pamięć o ofiarach tragicznego wydarzenia sprzed 12 lat. Zaznacza lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzisiaj takie wyrażanie takich opinii bez pokazania jakichkolwiek dowodów, bo to są tylko słowa, wydaje mi się tylko i wyłącznie wrzucaniem kolejnego jakiegoś ładunku wybuchowego do tej trudnej już atmosfery w Polsce. Ja bym więcej kładł nacisku na pamięć. Zamach potwierdzają także badania Sejmowej Podkomisji Smoleńskiej kierowanej przez Antoniego Macierewicza. Do dokumentu liczącego ponad 300 stron dołączone jest ponad 5000 stron załączników. To głównie analizy i wyniki badań przeprowadzonych przez ekspertów w Polsce, a także w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. One wszystkie razem wskazują jednoznacznie, że mieliśmy do czynienia z eksplozją, która zniszczyła ten samolot i doprowadziła do śmierci. Tych, którzy lecieli, polskiej delegacji z panem prezydentem na czele. Badania, które przeprowadziliśmy, pozwoliły zidentyfikować charakter eksplozji oraz to, jak ona została przygotowana, zarówno jeżeli chodzi o zespoły ludzkie, jak jeżeli chodzi o technikę. Antoni Macierewicz dodaje, że według badań jego komisji rosyjskie służby kontrolowały remont polskiego samolotu, a następnie przygotowanie do lotu i jego przebieg. Po katastrofie Rosjanie rozpoczęli akcję dezinformacyjną, której celem było nie tylko uniemożliwienie badania przez Polskę tej tragedii, ale także odwrócenie sytuacji i oskarżenie Polaków, a dokładniej pana prezydenta, polskich pilotów, szefa pana generała Błasika. Zaraz po katastrofie pojawiło się mnóstwo pytań. Na miejscu pojawił się ówczesny premier Donald Tusk oraz prezydent Rosji Władimir Putin, który nie sprawiał wrażenia zaskoczonego katastrofą. Strona polska nie wykazała się wówczas determinacją w zabezpieczeniu naszych interesów. Polscy śledczy nie uczestniczyli w sekcjach zwłok przeprowadzonych w Moskwie. Dzień po tragedii ówczesna minister zdrowia Ewa Kopacz udała się do Moskwy z polskimi medykami, jak sama przekonywała, gdzie współpracowano z Rosjanami nad badaniem zwłok. Ciała ofiar tragedii smoleńskiej miały być dokładnie przebadane. Każdy znaleziony skrawek został przebadany genetycznie. Rzeczywistość była zupełnie inna, w efekcie czego doszło do zmiany ciał w trumnach. Sama Ewa Kopacz w rosyjskim prosektorium pozowała do zdjęć, popijając kawę. Taka postawa ówczesnych władz powinna zostać osądzona, zaznacza Andrzej Melak, którego brat zginął w katastrofie smoleńskiej. Ci, którzy zrezygnowali z polskiego udziału w śledztwie, oddali bezkrytycznie śledztwo w ręce tych, którzy ten zamach prawdopodobnie zorganizowali, powinni być postawieni przed osądem polskiego wymiaru sprawiedliwości. Oni także przyczynili się do tego, co wydarzyło się 10 kwietnia. W przyszłym tygodniu w sprawie nowych ustaleń w prokuraturze krajowej odbędzie się spotkanie rodzin ofiar tragedii smoleńskiej.